siwy! Chodź tu! Nie pocisz się z tym żelazkiem na plecach? Mnie się widzi, że ja czegoś nie rozumiem. O co chodzi? Mamy, panie Wiedźmin, problem. Szukamy rannego kolegi, no i znaleźć go nie możemy. Biedak się chyba wykrwawi. Wy zrobicie różne monstra, to może i do niego nas doprowadzicie. Dobrze zapłacimy. Czemu nie? Chwila zwłoki nie zaszkodzi. No, to prowadźcie, panie Wiedźmin. Czym prędzej, bo nieszczęśnikowi pomóc trzeba. Wpierw chyba powinniście dać mi jakiś trop. A tak. No, biegł w stronę portu, z kanałów. Z kanałów? Smród ścieków rozpoznam wszędzie. To powinno wystarczyć. Kupywać, nie kupywać. Odpytanie. Odciski butów, uwalanych szlamem z kanałów. Bohaterze ty mój, wchodź! Nie będzie łatwo wyszukać w mrowiu. Łatwiej niż ci się wydaje. Wystarczy wtopić się w tło. Jak niby? Rozpuścisz pogłoski, że masz chorego ojca. I jedyne, co mu może pomóc, to eliksir. Będę musiał sypnąć gotówką. Krew. Świeża. Jaśniejszy pan przeznaczył spore fundusze na czyszczenie. La 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 la. A mama mówiła, że jak nie zjem obiadu... Zlitujcie się, pani, chore dziecko mam. I to nie jedno. Ble, ale mi śmierdzi spod skrzydła. Mamy cię, skurwysynu! 5 pudów najczystszego fistechu nam spaliłeś. Wiesz, ile to było warte? Dobra, wiedźmak, bierz kasę i spływaj. Zostawcie go. Cuda niewidy. Wiedźmin broni łowcy czarownic. Jeszcze brakuje, żeby mysz się za kotem ujęła. Nie żartuję. Nie? No to pogadamy na poważnie. Nie spodziewałem się ratunku z twoich rąk. Może nie powinieneś oceniać po pozorach. Mógłbyś nauczyć tej sztuki swoich kolegów. Słuchaj, straciłem dużo krwi. Musi mnie połatać jakiś medyk. I to zaraz. Pomożesz mi? Proszę, jacy potraficie być grzeczni, jak wam czegoś trzeba. No, niech będzie moja strata. Daj rękę. Spokój tam! Nie ma już dla nas nadziei. Dlaczego mi przeszkadzasz? Normalnemu człowiekowi postawiłbym diagnozę anemia, ale... Przepraszam, Geralt. Moje gardło dalej. Mam nadzieję, że szybko wrócisz do zdrowia.